uzdrowienia z paskudnego i roztapiającego się szczawna zdroju. Zaczynamy! Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym Tech Vlogu. Ja się niestety trochę pochorowałem, cała moja rodzina się pochorowała. Moje maluchy coś tam mnie chyba zaraziły. W każdym razie jestem troszeczkę pochorowany. Ale dzisiaj zapraszam Was na takiego, myślę, krótkiego vloga. Dzisiaj będę chciał porozmawiać o takiej jednej dla mnie istotnej rzeczy. A mianowicie o opiniach. I teraz właśnie o tym. Ledwo co zaczęliśmy, a ja już robię krótką przerwę na reklamę. Dzisiaj jest Black Friday, jak to nagrywa. Natomiast jak Wy to oglądacie, to jest Cyber Monday. I dlatego komercyjnie zapraszam Was na kursy techtutor.pl, żeby zobaczyć sobie może kursy z AutoCAD-a, które będą Wam pasować. Zapraszam serdecznie. I już więcej zero komerchy. O czym będę chciał tak dokładnie porozmawiać? Generalnie o komentarzach. Bo przecież kanał prowadzę już kilka lat, na tym kanale jest ponad chyba 130 filmów. Także tych komentarzy się nazbierał. Będę chciał porozmawiać o specyficznych komentarzach. Komentarzach słabych. Komentarzach gównianych, komentarzach hejterskich, takich dziwnych komentarzach. No, także zaczynamy. Co tutaj o mnie piszą? No, a właściwie czasem też to, co piszą o moich filmach. Rozpoczynamy. Człowieku, jak oglądam Twój poradnik, to odechciewa mi się korzystania z AC. Powiem Ci tak, że nie za bardzo rozumiem, o co Ci chodzi. Chciałeś mi powiedzieć, że co, że mam gównianą dykcję, że za cicho, że za głośno, że napieprzam w klawierę jak szalony, albo że no coś po prostu zrąbałem i źle wytłumaczyłem. Naprawdę fajnie by było, jakbyś mi napisał, o co Ci chodzi. O co Ci chodzi, bo nie mam żadnego pojęcia, co w tym filmie było nie tak, albo co ja źle zrobiłem. Po prostu napisz. Ani tym poprawisz świat, ani nic z tym nie zrobisz. Tylko po prostu jakieś tam negatywne nastawienie. Po prostu warto pisać komentarz, który będzie cokolwiek wnosił. Jak już jest po prostu jakąś krytyką, no to fajnie, żeby to była konstruktywna krytyka. Kolejny komentarz. Czemu nie masz osobnej warstwy na osie? Czy ty jesteś poważny? Co próbujesz przekazać tym ludziom? Czy ty jesteś jakiś chory człowieku? Nie, nie jestem chory. Wszystko jest omówione w kolejnych filmach. No tutaj można byłoby się zastanowić, no może nie oglądał gościu moich kolejnych filmów i tyle. Ale no takie zachowania też, kto do kogo tak podchodzi i takie rzeczy wygaduje prosto w twarz. Nie znamy się, a takie rzeczy mi gadasz. Kiepawo. Także brak kultury, no to też jest kolejna sprawa. Kolejny komentarz. Ale rak. Koniec komentarza. No nawet nie potrafię powiedzieć, nie potrafię się do tego odnieść. Mój apel do piszących takie komentarze negatywne, które nie wiadomo, o co chodzi, no moglibyście się trochę bardziej wysilić. Napisać, o co Wam chodzi. No ja rozumiem, że możecie mieć słabszy dzień, zostawić to wszystko w internecie, zresztą tak jak Abelard Giza podpowiada, wejdźmy do internetu, zostawmy cały ten syf, niech na świecie będzie dobrze, ale w internecie niech zostanie ten syf. Spoko, ale kurczę, no mógłbyś świat ulepszyć troszeczkę swoim komentarzem, który będzie miał konstruktywną krytykę. Jak już musisz coś takiego pisać, to po prostu napisz, o co Ci konkretnie chodzi. No dobra, przyszedł czas na taki drobny plot twist, żebyście nie myśleli, że przyszedł sobie admin wylewać gorzkie żale. Takich komentarzy, o których mówiłem, są trzy. Czyli są trzy komentarze, które mnie tak zajechały. A wszystkie inne to jest tylko urywek tego, co jest na kanale. Przez lata się zebrało setki, tysiące komentarzy pozytywnych. Także taki drobny plot twist. Bardzo dziękuję za te świetne komentarze. Te trzy komentarze na moim kanale negatywne. No tak sobie troszeczkę z Was, no, Was troszeczkę no, sklikbajtowałem. Także bardzo dziękuję za te pozytywne komentarze. Jest ich masa, co chwilę je dostaję. Także bardzo Wam dziękuję. To, co zobaczyliście, to naprawdę jest wycinek, bo po prostu no, nie da się wszystkiego skopiować na jedną karteczkę A4. Także drodzy użytkownicy, którzy oglądają moje tutoriale od wielu, wielu lat, bardzo Wam dziękuję za miłe słowa. Nie odchodźcie. Ten kanał nie przemienił się tylko i wyłącznie w jakieś tam tech vlogi. Na kanale już niedługo pojawią się nowe filmy z AutoCAD'a przede wszystkim. Nowe filmy
o których jeszcze nie chcę mówić, nowe filmy o druku 3D, spokojnie, już niedługo kolejne rzeczy na kanale, także no, oglądajcie, zobaczycie, na pewno coś ciekawego znajdziecie dla siebie. Właśnie, super sprawa, przekroczyliśmy 9000 osób subskrybujących kanał, także super, bardzo, bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. I to właśnie Wy też kształtujecie ten cały kanał. Dlaczego Wy kształtujecie? Ponieważ wśród tych pozytywnych komentarzy są także komentarze z konstruktywną krytyką, która pozwala mi ulepszać te materiały, które zresztą dla Was tworzę. Niektórzy mi piszą, jest ok, ale na przykład za cicho, jest ok, ale zrób coś innego, jest ok, ale pokaż coś innego. No, staram się naprawdę odpowiadać na te komentarze i biorę je do serca i po prostu wdrażam w życie. Także za te komentarze, tak jak i za wszystkie pozytywne reakcje, bardzo Wam dziękuję. Aha, jeszcze jedno. Już niedługo właśnie na kanale wrzucę film, który będzie związany oczywiście już z AutoCAD-em. Będzie to jeden z filmów bardziej zaawansowanych, także oczekujcie na niego i nowa dawka wiedzy już jest w drodze. Także czekajcie, a niedługo dostaniecie coś nowego z AutoCAD-a. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i widzimy się, jak wszystko pójdzie dobrze, za tydzień. Na razie, cześć!